Siema, tutaj Jas i zapraszam was na kolejny odcinek sezon 4 serii Terraria. No i zaczynamy. W końcu czas na endgame, na finał. Ostatnia dwójka bossów. Będzie jeszcze jeden event. Wszystko się łączy ze sobą. I zobaczymy, jak nam pójdzie. Nic nie robiłem pomiędzy poprzednim odcinkiem a tym, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Bierzemy sobie od razu kilka potrzebnych rzeczy, ale nie za dużo. Oczywiście będziemy dalej grać jako przywoływacz, bo nasza Terra Prisma daje sobie radę. O którą walczyłem i się męczyłem. Nie tak długo jak myślałem. No ale skoro ją mamy, to trzeba ją wykorzystać. Myślę, że nie będę korzystał z emblematu. To co mamy jest jak najbardziej ok. Weźmiemy sobie jeszcze tylko... Tutaj mam jedzonko teraz. Jeden obiad. Teraz tak. Wybieram sobie to. Tego sobie używamy i lecimy do... wejścia tutaj. Do dungeonu. Lecimy, lecimy, nie zatrzymujemy się. Myk, od razu. Tutaj poprzywoływać jeszcze przecież. Wszystko. No, oczywiście, że tak. O, to jeszcze mam miodek, jak miło. No i mamy kultystów, którzy pojawili się już po pokonaniu golema. No ale ja zatrzymałem się na chwilę, bo trzeba było zrobić inne rzeczy. A trzeba będzie ich pokonać. Także lecimy. Tajemnicza tabliczka. Pojawia się teraz nasz kolejny boss, obłąkany kultysta. No i lecimy. Walka. Obłąkanym kultystą, która nie będzie taka trudna, ponieważ kultysta to jest w miarę prosty boss, o dziwo. Mniej więcej na poziomie golema, więc nie powinno być za trudno. No, tym bardziej, że jesteśmy przygotowani dosyć dobrze. Właśnie, poszło bardzo szybko, nawet nie patrzyłem, ile on ma zdrowia. Ale za dużo zdrowia on nie ma. Dał nam trofeum. Starożytny manipulator, to jest ważne. Dzięki temu możemy robić endgame'owe rzeczy. No i relikt. I w sumie tyle, bo on dużo rzeczy nie wyrzuca. Już się muzyka zmieniła, słyszycie? Ponieważ na mapie pojawiły się takie oto cztery filary. Pojawiają się zaraz po pokonaniu kultysty. I to jest nasz kolejny i zarazem ostatni event. Będziemy musieli się nimi zajmować. One nie znikają, one będą dotąd, aż je pokonamy. Na razie na spokojnie sobie połóżmy ten manipulator. Tu, jak jeszcze jest miejsce. Trofea, gdzie ja kładę trofea? Tutaj. I dobra, teraz tak. Nie pamiętam, co zrobiłem z tymi trofeami z ogra i tego. Maga, nie wiem, czy ja je zdobyłem, czy sprzedałem, no ale ich tu nie ma. Nie pamiętam już. Połóżmy sobie relikt. No i proszę bardzo, został nam tylko jeden boss. I mamy wszystko. Finałowy boss. Prawdopodobnie najtrudniejszy. Czy jest trudniejszy od Empress of Light? Zależy, w jakiej sytuacji. No ale będzie ciężko. I teraz tak, musimy sobie rozplanować, które filary chcemy rozwalić. Każdy filar jest związany z jedną klasą. Z wojownikiem, strzelcem, magiem i przywoływaczem. I każdy filar daje konkretne itemy właśnie. Ja sobie bym poszedł na ten filar. Filar wiru to jest chyba Vortex Pilar. Vortex Pilar. Od niego chciałbym rzeczy na początek, jak już. Także idziemy. Zobaczymy, jak pójdzie. To nie jest proste pokonać te filary.
pojawia się dużo ciężkich przeciwników, którzy mają swoje jakieś tam gimiki, jakieś ataki specjalne. Trzeba będzie uważać. Możemy łatwo zginąć, bo chyba wszyscy praktycznie zadają tu mnóstwo obrażeń. Zresztą nie ma się co dziwić, to jest Master Mode. Zawsze możemy oddalić się na bezpieczną odległość, podleczyć się. Nie powinno być aż tak źle. No ale łatwo nie będzie. Najpierw musimy zniszczyć określoną ilość przeciwników. Żeby te filary straciły swoją magiczną barierę ochronną. I dopiero potem możemy rozwalić je. Ups. No właśnie. O tym mówię, proste to nie jest. Trzeba będzie uważać. Auć. Dobra, wycofam się na chwilę. To jest fajne, w każdej chwili mogę się wycofać i się podleczyć. Tu też jest pylon u was. O kurde. No to jest poważny problem, że jest pylon u was. Pielęgniarki. No to mamy problem. Szybka akcja. Dobra. Nie wiem, czy oni przeżyją. No ale jak ja się teleportuję, to znikają wrogowie. To chyba przeżyli. Dobra, idziemy dalej. Skoro jeszcze mamy te mikstury, używajmy ich. Skończmy ten filar, bo dużo nie zostało. Nie wiem dokładnie, ile wrogów trzeba załatwić. Około 100 czy 150, nie pamiętam. No ale trochę tego jest. Muzyczka jest przyjemna, zawsze mi się podobała podczas tego pillar eventu. Mogę flakon wziąć. To nie byłoby złe. Dobra, jeszcze trochę. Bariera powinna paść, jest. Dobra, bicie. Teraz prizmy, elegancko. 20 tysięcy HP, dużo nie mają. W miarę szybko można je zbić. Dobra, no i jest czysto. Znaczy czysto, jeżeli mogę tak to nazwać, bo tu mamy corruption. No ale udało nam się pokonać pierwszy filar. Zostaliśmy fragmenty tego filaru. No i z tego możemy sobie zrobić kilka rzeczy. Przy tym właśnie manipulatorze. Na początek niedużo. Potrzeba nam jeszcze sztabek z finałowego bossa, żeby zrobić więcej rzeczy, ale na razie możemy sobie zrobić dwie bronie. Fantazm albo Pogromca Wirów. Uf, ciekawa nazwa. Jak to się nazywa? Vortex Beater chyba. No, ciężko powiedzieć. Fantazm jest lepszy, ale ja bardzo lubię Vortex Beatera, więc ja bym sobie jego zrobił. Bo bardzo lubię tą broń. Taki upgrade Mega Sharka, można by powiedzieć. Albo Chain Gunna w sumie. Z Frostmoona, którego nie zdobyłem niestety, bo mi nie wydropił. Weźmy sobie jeszcze, bo zapomniałem ostatnio. Butelka Ikor, właśnie. Okej. Okay. Ciasta nie zebrałem chyba po pokonaniu kulcysty. Przydałoby się po to znowu pójść. No, widzę, że pode mną jest blisko kolejny filar. Okej. Okay. Zmniejszy bym dźwięk mimo wszystko jeszcze trochę. Te broni są strasznie głośne. Oczywiście sztandary dostajemy po ubiciu 50 wrogów, tak jest ze wszystkiego. Chowajmy sobie te fragmenty. Okej, okay, który teraz? Ten bym sobie na końcu zostawił, bo filaru słońca, solar pilara nienawidzę. Bo jest strasznie, strasznie trudny do pokonania. To może zróbmy ten. Pilar magiczny. Niech będzie. No przydałoby się, skoro tu jest ta lekarka, to przydałoby się to wyczyścić.
Ci przeciwnicy mają dużo zdolności wkurzających. Z tego co wiem. O kurde, jeszcze strzelają i to tak mocno strzelają. No to nie będzie takie proste. Wiem, że mogą się przystać do nas. Wysytać nam zdrowia. Dać jakiś debuff na ciemność, chyba że nic nie widzimy. Nieprzyjemnie dosyć. Kurde, no jakoś z tej lekarki skorzystać trzeba by było. Chyba wiem jak. Elegancko wyszło. I bijemy dalej. No, to nie będzie proste. No, chodźcie, chodźcie. Oho, tak myślałem. Moby już je pozabijały. Tych moich. No, tego się spodziewałem. Tej pielęgniarki szkoda najbardziej. Bo teraz nie mogę się uleczyć nawet. Od razu. Na maksa. Niestety nie, muszę czekać. Muszę czekać. Dobra, próbuję jakoś z dystansu ich bić, tyle ile mogę. O kurde, nawet nie zauważyłem co mnie zabiło. Szczerze mówiąc nie zauważyłem kompletnie. No trudno. Ale tego się spodziewałem. Mogę tu trochę poumierać przy tych filarach. O, to ciekawe. Tego się nie spodziewałem. Nie mogę się tam teleportować teraz nawet, bo nie ma NPC-tów. Nie spodziewałem się, że flakon mi znika. Nie wiedziałem. Nie wiem, czy tak powinno być. Trochę dziwne, no ale okej. Niech będzie. Dobra, wracamy. Jeszcze trochę. Tu coś za mną lata. Nie wiem, może tam mnie zabiło. Nie wiem, nie patrzyłem na siebie. Szczerze mówiąc. Teleportują się gnojki też trochę. Ja, nie ma co się dziwić, magiczny pilar w końcu. Mają takie dziwne ataki. Dobra, idę, kieruję się w stronę filaru. Nic z tego chyba. O, oh, fuck, to nie będzie takie proste jakbym chciał. Ale to już wiedziałem. O Boże, najgorsze jest to, że nie mogę się uleczyć, bo straciłem tych NPC-tów. I jest problem teraz. I teleportować też się nie mogę. Są tam jeszcze jakieś NPC-ty? Tutaj na szczęście nie ma żadnych, a tu koło Solar Pilara. No, malarz jest, ale chyba w miarę bezpiecznej odległości. Teren mi się bardzo nie podoba, który tu jest. Chociaż mógłbym zrobić desant z latającej wyspy, chyba tak zrobię. Dobra, spróbujmy dokończyć już ten magiczny pilar, jak da radę. Pięknie. Dobra, miażdży cię ból. Ciekawe. Kolejny z głowy, jeszcze dwa. Zostaje tutaj ten solar na koniec. On go nie lubię, strasznie. Chodźmy szybko, nie marnujmy czasu. Rozwalimy sobie od razu ten. A na ten ostatni, czwarty, będę musiał się troszeczkę bardziej przygotować. Nie jakoś super, no ale chciałbym poświęcić troszeczkę więcej czasu. Dobra, Stardust Pilar. Czyli pilar przywoływacza. W sumie tym jesteśmy teraz. To przydałoby się właśnie go zgładzić. Dobra, pamiętam, że tu jest dużo wrogów, którzy się rozdzielają. Latające węże są. W miarę szybko powinniśmy sobie dać radę, bo właśnie te kule się rozdzielają na coraz to mniejsze. Szczerze mówiąc, lepiej by było je zostawić, z tego co pamiętam, żeby się rozdzielały cały czas, bo one się rozdzielają, jak są mniejsze i potem rosną, potem te, które rosły, można rozwalić, żeby się rozdzieliły i znowu rosną i tak dalej, i tak dalej. No ale z Teraprizmą to nie da się tego zrobić, bo Teraprizma i tak wszystko zabija. Dobra, tu jest w miarę okej na razie. Najłatwiejszy. Jak na razie pilar ze wszystkich. Nie ma większych problemów.
Auć, o kurde, za 300 dostałem, nie, o to przepraszam. Jak powiedziałem, że to jest łatwy pilar. Dobra, jeszcze trochę, ile was tam zostało, z 30? Ale ładny efekt, jak tu się pojawiają te węże latające, ładnie to wyglądało. Tylko trzeba uważać i będzie dobrze. Chyba najłatwiejszy faktycznie pilar. Tylko trzeba uważać, żeby się nie dać trafić za 300. No ale wszystko trafia za 300 chyba. Więc naprawdę nie wiem, czemu ja się dziwię jeszcze na tym etapie. Ups, dobra, chodźcie gnojki. Jeszcze troszeczkę, z 5 może. Będzie dobrze. Dobra, bij, bij, bij. Bijcie tam te raprizmy. Pomogę wam trochę, elegancko. Trzeci pokonany, jeszcze tylko jeden. Najgorszy. O kurczę, pilar wojownika. Sama nazwa wskazuje, mnóstwo przeciwników wojowników będzie. Którzy zadają ogromne obrażenia, po 400 chyba nawet. No i na dodatek jest jeden nieprzyjemny wąż latający też. I najciekawsze jest to, że on lata tylko jak jesteśmy w powietrzu. Jak jesteśmy na ziemi, to się w ogóle nie pojawia. Także przyjemnie. O, dobra, pielęgniarka się pojawiła, to dobrze. No dobrze, teraz tak, potrzebuję zrobić malutką tutaj strategię. Strategię. Ice rod jest potrzebny. I trochę drewna. Niech będzie. Gdzie to jest? Rapszyn, ta. Dobra, to weźmiemy sobie. Niech będzie to na przykład drewno. Nie ma znaczenia. W sumie. Gdzieś tu blisko jest teleport. Tu jest najbliżej, spoko. I teraz tak, muszę się dostać na tą wyspę. Czy będę mógł się dostać? Wydaje mi się, że tak. Samym lotem. Elegancko, bez problemu. Tak sobie przeskakujemy w taki desant. A tak po cichu zrobimy. Na Solar Pillar. O kurde, tu też się pojawiacie, dobra. Do tego się nie spodziewałem. O Boże. Dobra, to było bardzo szybkie, jak widzieliście. Ledwo się pojawiłem. Ledwo się pojawiłem, także będzie interesująco. Mój plan nie wypalił jednak. Z atakiem z wyspy. Trzeba będzie to zrobić inaczej. Tego się obawiałem. Ostatniego. Zdecydowanie najgorszy ze wszystkich. Dobra, Ars Dealer też przyszedł, także fajnie. No i tu jeszcze jakiś sobie chodzi, co ty tu robisz? Padaj stąd. Co ty sobie myślisz? Dobra, jak widzicie, dużo kasy nie dostaję. Tych z pilarów, niestety nie. Na tym się nie wzbogacimy. No to inaczej. Dobra, pójdę tam, zobaczymy jeszcze raz. Jest już muzyka, dobra, to mniej więcej tu. Zaczynamy. Wycwanie się, trochę sobie pomożemy. Jak można. Dobra, już jest. Jak tu będę stał, to nie powinno być źle. No tylko, że ten robak mnie irytuje strasznie. Za każdym razem się pojawia, jak przestaje. Kurczę, nie, Master Ninja Gear mnie zaraz zabije. Jak przestaje latać. Tak sobie podejdziemy. O! Nie... Tak planowałem to zrobić. Boże, jak ja nie znoszę tego pilaru, no. No patrzcie, no. Ajajaj. Za dużo miejsca im dałem. Zostawiłem im dosłownie...
dwa bloki i zaczęli się już pojawiać na mojej platformie. No patrzcie co za gnojki. Ej, to nie będzie takie proste. Wiedziałem, że to nie będzie proste, no ale... Nie spodziewałem się, że aż taki problem będzie z tym. Nie mogę za szerokiej tej platformy zrobić, bo się spawnuję na drugim końcu nagle, od razu. Od razu. Ach, ten Solar Pillar. Nam Solar Pillar na Master Modzie, Boże. Ktoś mi tam chyba zadał 400 ileś obrażeń, tak myślałem. Jeszcze raz. O, no nawet nie zdążyłem przyjść. Kurde, ja nawet nie mogę tej platformy teraz zniszczyć, widzicie to? Bo oni tak szybko się tam spawnują, że nie da się tej platformy nawet zniszczyć. No, Boże, Master Ninja Gear mnie zabije zaraz. Ach, dwa razy za szybko nacisnąłem, Boże. Ach, nie mam tu nawet teleportu i muszę za każdym razem wracać. Tak powoli, małymi kroczkami. Podchodzę. Co to są za pociski? A, mogę je niszczyć, spoko. No to od razu lepiej. O! Będę tak niszczył po 5 bloków teraz. Platforma jest za szeroka. Nie no, nie mogę. Dobra, okej. No trzeba to będzie tak zrobić. Nie no, nie wierzę w to. Powolutku do przodu. Na takiej małej platformie. Tylko nie za duża. Teraz jak zginę, albo będę musiał się cofać, to będzie poważny problem. Bo będę musiał tu dolecieć. Chyba, że dolecę z mojego mostu. W sumie to nie głupie. Dobra, może być. Teraz w dół. Nie aż tak, Jezus. Boże, kochany. Nie aż tak w dół. Spokojnie, powoli. Żebym widział przeciwników spawnujących się na ziemi. O, są już. Dobra, o to mi chodziło, właśnie o to. Żeby oni nie mogli mnie trafić, a żebym ja mógł. No proszę, robak się cały czas spawnuje. Teoretycznie jestem na ziemi, ale spawnuje się tak jakbym był w powietrzu, ciekawe. Dobra, to jest bezpieczne miejsce. Teraz pryzmy to będą kosić, teraz tych przeciwników na ziemi. Damy sobie radę. W ogóle ten wąż jest interesującym przeciwnikiem bardzo. Bo on ma mnóstwo zdrowia. Nie pamiętam ile, bo nie jest napisane o dziwo. No ale z 20 tysięcy. I co ciekawe, można go atakować tylko w ogon. Ale ten atak zadaje mu 10 razy więcej obrażeń, dlatego on tak szybko pada. Teraz ostrożnie, bo rozwalę wszystkich, ale nie rozwalę jeszcze pilaru. Będę musiał się przygotować dobrze na ostatniego bossa, bo on się pojawia zaraz po pokonaniu ostatniego pilaru. Mamy minutę chyba, żeby się przygotować. Teleportuję się od razu do domu, jak tylko zobaczę, że tarcza zeszła. Dobra, zeszła. Idę do domu. I dobra, jedyne co nam zostało to ten pilar rozwalić, ale to nie będzie takie proste, mimo że on nie ma ochrony. Mogę nawet zginąć, zanim go rozwalę. Teraz to ja się muszę przygotować. O Boże. Chyba przywoływaczem będę dalej bił. Ale muszę walić na dystans, więc będę korzystał z tego tym razem. Zrobimy coś takiego sobie. Mi się wydaje, będzie najlepiej. Okej, jesteśmy prawie już na końcu. Tak naprawdę już jesteśmy na końcu. Po tym ostatnim pilarze, jak go rozwalę, to pojawia się finałowy boss w Terrarii. Także tak naprawdę jesteśmy na końcu. Tylko dajcie mi chwilę, muszę się przygotować. Wziąć muszę mikstury, zobaczymy co jeszcze. Muszę być pewien w 100%, że mam wszystko, czego potrzebuję, żeby to zrobić. Zdecydowanie, to nie ma żartów. Szczęście chyba nie ma znaczenia, bo Moonlord finałowy boss i tak ma swoje konkretne dropy, więc chyba nie ma znaczenia. Dobra, mam mikstury. A jeszcze jedną muszę wziąć przecież tą główną miksturę, jedzonko. Muszę ulepszyć sobie Vortex Bitera, bo z tego też będę bił.
Zobaczymy jeszcze. Nie wiem, czy z tego, czy z kalejdoskopu. Dobra, jest Unreal. Wziąłem sobie amunicję holorfightową, żeby samo naprowadzało. Nie wiem, czy z tego jeszcze będę bił, czy z kalejdoskopu właśnie w finale. Bo chciałbym zachować dystans też pewien, a do dystansu jednak muszę być trochę daleko od bossa. To nie wiem, czy kalejdoskopem będę bił, dlatego biorę pierwszą opcję. Dobra, teraz tak. Wszystko mamy, wszystko mamy. Pięć fragmentów potrzebuję. Z każdego filaru. I jedziemy. Muszę się jakoś tam dostać i rozwalić teraz ten pilar, a to wcale nie będzie takie proste. Jakby się mogło wydawać. Oj nie. Dobra, jestem. Elegancko. Na miejscu. Czy bronią dobija? Chyba dobija. Przydałoby się, kurde, jednak mimo wszystko inaczej jakoś. Bo tak to będzie godzinę trwało. Kurde, ja tam nie dojdę, no. Dobra, spróbuję. Ryzykuję. Dobra, biją. Pilar. A, tylko do połowy. To jest problem, ten zasięg. Nie! Co ty robisz? Boże, zwariował. Mówię, to Master Ninja Gear kiedyś mnie zabija, no. No pod sam koniec. Co mnie trafiło w ogóle? Nawet nie patrzyłem. O Jezus. No patrzcie, no. Zobaczcie, ile zostało, no. Nie wierzę w to, no. Ach, no już nie dadzą, no. Mówiłem, że gnojki. Teraz się dopiero pokazuje główny problem Terra Prismy, że ona ma pewien zasięg i nie może bić, jak jesteśmy za daleko. To ja nie wiem, czy ja pokonam finałowego bossa Terra Prismą, tak się zastanawiam teraz. Nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł. No, spróbujemy. O, Master Ninja Gear mnie ochroniło, miło. Jest! W końcu. Teraz tak, zbieraj to wszystko. Do domu. Masz fragmenty, te chowaj. Bo mamy minutę czasu. O Boże, gdzie możemy zrobić te? Teraz możemy zrobić sobie super mikstury. Więc to zrobię. Dobra, jesteśmy gotowi? Jesteśmy. 200 punktów leczą. A nie 150, najwięcej ile się da. Teraz idziemy na moją arenę, znaczy na mój most podniebny. Tylko szybko. Dobra, weźmy wszystkie buffy. Taka cisza się zrobiła. Niepewna. No Boże, no co ty robisz, no? Zaraz wyrzucę to lodowe lustro. Przez całą... No nie, no przez całą grę to robię. Z tym lodowym lustrem. Uciekaj. Jezusie. Przez całą grę to robię. No po prostu nie mogę, no. No brawo, dobry, fantastyczny start. Po prostu nie mogę. Fantastyczny start, Juyas. No po prostu genialny, no. Brawo, brawo, Juyas. No po prostu fantastycznie, no nawet nie zdążyłem zacząć walki tak naprawdę. Brawo, brawo. Jezus. Wiecie, co jest najgorsze teraz? Żeby znowu walczyć z Moonlordem, to ja znowu muszę przyzwać teraz wszystko. Znowu. Muszę pokonać kultystę i filary. Od nowa wszystko trzeba robić, Boże. No kurde, nie mogę, no. Wszystko od nowa. Wszystkie mikstury straciłem teraz. Nie, no nie mogę. Które używałem. Ech. Chyba, że... Wiem, że z fragmentów mogę jeszcze porobić. Bo mi się nie chce, kurczę, walczyć, no.
Mam nadzieję, że mogę. Wydaje mi się, że mogę. Przy tym manipulatorze może? No da się. Niebiańską pieczęć, która przywołuje nieuchronny koniec, czyli Moonlorda. No niech będzie, no. Jak teraz mnie zabije, to będę musiał od nowa. Wszystko przechodzi się, no niestety, no. Tak to jest właśnie. Przynajmniej teraz będę gotowy. Przynajmniej tyle. Przyzywaj. I czekamy, tylko przyzwę sobie jeszcze Teraprism, tyle ile mogę. No i czekamy, minutę. Zobaczymy, co się stanie teraz. No rety, no jak teraz go nie pokona, to będę musiał wszystko od nowa robić. No ale raczej już wam tego nie pokażę, że drugi raz wszystkiego. Teraz będzie ciężko go pokonać, Boże, tego Moonlorda. Wiedziałem, że tak będzie, niestety. Wiedziałem. Dobra, jestem gotów. Chodź tu. Jest. Jest i on. Teraz będę trochę bardziej uważny. No, faktycznie, bardzo uważny jestem. Nie ma co. No to jest problem, że kurde, ciężko go zaatakować. Bardzo ciężko. Jeszcze główka została, zbiłem mu już oczy, jeszcze głowa. Dobra, głowa leży, serce, odsłoniło się serducho, bijemy serducho. Kurde, za daleko jestem od niego, no. Teraz, teraz możemy, jest szansa. Bijemy, bijemy. Dużo ma zdrówka niestety, serducho. 96 tysięcy chyba. Master Ninja Gear mnie ochroniło, fantastycznie. Jest! Padł. Dobrze, za drugim razem, ale padł. No za pierwszym razem to była tylko i wyłącznie moja wina, bo źle zacząłem. Ale teraz jak się przyzwyczaiłem, jak się z nim walczy, to jakoś poszło. Jest! Pokonaliśmy Moonlorda. No i proszę bardzo, napisy końcowe. Fantastycznie. Relikt możemy sobie położyć. Master Mode pokonany. Fantastycznie. Ale mnie to cieszy, nie macie pojęcia. Jest! Wszystkie puchary. Wszystkich bossów pokonaliśmy w gierce. Torba skarbów na koniec. Nagrody od Moonlorda. Proszę bardzo. Portal Gun. Możemy się nim bawić jak chcemy. A, ale fajnie! Jest! Napisy końcowe. Portal Gun. Jak się strzela ten drugi portal? Bo nie pamiętam. Serio nie pamiętam. A, dobra, pewnie muszę mieć w tym. Żebym prawym nacisnął. Taki portal Gunik śmieszny. On jest chyba 100% szansą, jak go nie mamy w ekwipunku.
Finałowe bloki, złoża. Luminite, dobrze to tłumaczę, nie wiem, Luminite chyba, coś takiego jest. Kula grawitacyjna, gdy ją mamy w ekwipunku, możemy odwracać grawitację kiedy chcemy, bez mikstury. Podejrzanie wyglądająca macka, która nam oświetla drogę. To jest chyba najlepiej oświetlający towarzysz w grze, to sobie go założę. Ale nie będę z niej korzystał. Nie potrzebuję. Niebieska gwiazda. To są skrzydełka, sobie je założę oczywiście. Możemy sobie w dół lecieć. Dobrze mówię, dobrze. Elegancko. Coś tu jeszcze jest. W górę, aby przyspieszyć, w dół, aby lecieć poziomo. No i to jest fajne. To chyba są najlepsze skrzydełka w gierce, to niebieska gwiazda, tak mi się wydaje. I dostaliśmy ostatni pryzmat. W tym wypadku broń magiczna, bardzo potężna. Ale mnóstwo many zużywa, to nawet wam za dobrze nie pokażę. Świetnie, udało się. Fantastycznie. Szczerze mówiąc, wiecie co powinienem wziąć? A gdzie to jest? Soaring Insygnia, latająca insygnia. To by dało chyba też dobrą szansę, żeby wygrać. Może w nieskończoność latać. To by było dobre też. I teraz możemy sobie zrobić sztabki finałowe. No i dzięki nim możemy sobie zrobić potem kilka rzeczy fajnych. Ale fajnie, udało się, kurde. Czekajcie, tylko pochowałem to wszystko. Na razie sobie tutaj super mikstury położę. Tylko domu Lorda chyba się przydadzą. Ale on kasy dał, kurde, nie widziałem, że aż tyle. Fajnie, Moon Lord pokonany. Miło, udało się, zrobiliśmy to. Tylko teraz tak, no niestety za dużo to nie zrobię chyba. Właśnie, mamy ostatnie pancerze tutaj. Które przydałoby się zrobić, ale brakuje mi jeszcze jednej części. Mógłbym sobie Solar Pillar pokonać, znaczy Stardust Pillar pierwszy. I zrobić ten armor, to by było dobre. Chyba tak zrobię. Za chwilę, chyba tak zrobię. Ale nie, Boże, nie będę miał tych sztabek, nie, nie, nie. Braknie, muszę przynajmniej jeszcze raz mu Lorda pokonać, o Boże. Ale zrobiliśmy to w około 4 minuty, bo tylko raz zużyłem te mikstury 4-minutowe. Fajnie, fajnie. Chciałbym faktycznie jeszcze raz mu Lorda pokonać, żeby sobie zdobyć ten najlepszy pancerz. Spróbuję to zrobić. Albo napisy tutaj dalej lecą, a tam pod ziemią nie było widać. No to przepraszam. Przepraszam i wracam do podziemi. Haha. Już się boję, ile to będzie kosztowało. Jezus. Chociaż szansa na trafienie krytyczne nie jest taka zła. Zostawię sobie tą szansę na trafienie krytyczne chyba. Nie wiem. Kurde, co ja zrobiłem? Teraz to już za późno. Jest! Fantastycznie. Trafiło się. Fajnie. Zastanawiam się nad tym Soaring Insygnia, bo to by było bardzo dobre. Tylko zamiast czego ja bym to brał? No zamiast tego tylko to znajduję tutaj. Damy sobie radę bez tego. Dobra, to ja zaczynam jeszcze raz. O, jakie patrzcie fajnie ten... Zdjęcia na koniec wszystkich. Dzięki za grę. Fajnie, fantastycznie. Oficjalnie pokonaliśmy Terrarię. No, muzyczka wróciła, napisy końcowe były, Moon Lord pokonany. I tu mógłbym skończyć serię teoretycznie. Ale nie wiem, czy jeszcze parę rzeczy bym nie chciał porobić, no bo jak wygląda bestiariusz? Zobaczmy. Zobaczcie, widzicie, ile jeszcze kurde potworów nie pokonałem?
No nie wiem, czy będzie mi się chciało to robić. Aż tyle? Naprawdę 47 potworów około nie pokonałem? Masakra. Masakra. Moonlord. Jego zdrowie, ale to tylko zdrowie z serca chyba. Tam jeszcze po kilka tysięcy jest. Za ręce i oko. O, starożytna wizja i... Smok się pojawiły z automatu. Od kultysty, a chyba ich nie pokonałem. Ciekawe. Kurde, no ciekawe, że aż tyle potworów bym ominął. Kilku biomów nie ma? A, pewnie te. Pustynne... Jakieś halowy, corruption połączone, jakieś połączone biomy tu są. Tu jeszcze jest jakiś biom daleko, którego nie odblokowałem. Ciekawe. Na pewno chcę zrobić ostateczny miecz jeszcze w grze, żeby mieć najlepszego wojownika. Spróbuję ten... tą zbroję zrobić, może stardustową, zobaczymy. Idę na kultystę jeszcze raz. On się chyba pojawia od razu, po tym jak pokonamy albo Pilara, albo Moonlorda, nie pamiętam już. Albo jak przegramy z Moonlordem. No ale dobra, oficjalnie Terraria ukończona. 36 albo 37 zgonów na Master Mode. Nie najgorzej. Chciałem poniżej 30 zrobić, no ale... Empress of Light mnie zniszczyła absolutnie w tamtych odcinkach wtedy. No i tak wyszło, no. Dobra, ja to sobie będę jeszcze robił. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, Lunatic Cultist bez większych problemów pokonany. O, ty gnoju! Ale mi wyszedł naprzeciw i mnie zabił. O, ty gnoju. O Boże, znowu ten jest tutaj, w tym samym miejscu magiczne. No fajnie będzie, jak sobie zrobię ten ostatni... strój, tą ostatnią zbroję dla przywoływacza, bo będę mógł sobie przywołać o jeden więcej jeszcze. I zamiast 10, 11. To jest, o ile się nie mylę, maksymalna liczba przywołań. Znaczy teraz to będę miał 9. Bo sobie zmieniłem ten jeden pergamin, czy tam łańcuch, nie wiem co to było, nie pamiętam. Na tą insygnię. Chyba będzie warto, mi się wydaje. Dobra, pierwszy padł. Ten jeden z łatwiejszych akurat. O kurde, ale mnie zesnajpił. No patrzcie na to, 300 HP dostałem. Ej, no ale królika, żeby zabijać, to już jest chamstwo. To już jest chamstwo, no. No patrzcie na to, no. Teleportują, spawnują mi się w twarz po prostu. Dobra, jest. Dobra, o dziwo poszło w miarę gładko z tym. Teraz ten był najłatwiejszy, jak mam to nieskończone latanie. Nie stwarzali zagrożenia dla mnie, jak mogę latać w nieskończoność. No ale Soral Piral jeszcze został, to będzie teraz dopiero. Do abordażu! Jestem! Jestem! Dobra, jest! Pokonany, zaraz. No fantastycznie, jeszcze miksturę zużyłem pod koniec, fantastycznie. Jeszcze tego brakowało. Ale dobra, mam minutę przecież, to czym ja się martwię? Idealnie tyle, ile muszę mieć. Teraz tak, na górę, szybciutko leć sobie, ale fajnie się z tym lata, naprawdę. Boże, aż przesadziłem chyba. Za bardzo. Dobra, wszystko chowamy. Piggy bank, proszę. Dawaj mi pociski. Dobra, jestem gotów. Zobaczymy teraz, czy się uda, czy nie. Lecimy.
Dobra, łatwo mogę ominąć jego lesara nawet bez pomocy Rod of Discord teraz, miło. Nie tym razem, panie Moonlord. Dobra. Idzie dobrze na razie. Zaraz głowa padnie. Dobra, elegancko. Serce zostało. Serce się pokazało. O kurde, ale dostałem. Bardziej niż myślałem. Muszę zachować dystans, żeby się leczyć. No właśnie, na przykład tak. Ile tych pocisków tu jest? Boże. Zwariował. Ach! Kurczę, prawie. A, za dużo mnie poobijał tym razem. Za dużo mnie poobijał, ale to nie szkodzi, ponieważ... Ponieważ mam tam troszeczkę w zapasie, nawet sporo tych... właśnie. Fragmentów. Kurde, 2-1 dla Moonlorda. Dobra, zaczynamy. Jeszcze raz. Dobra, nie. To zdecydowanie, kurde, nie było to. Zdecydowanie nie. Nie, nie, to było okropne. To było straszne. Kurde, no. Ech, Moonlord. Ajajaj, jeszcze raz. Kurde. To jest takie marnotrawstwo, no ale... Ile mogę, to zrobię. Kurde, szybciej niż myślałem się pojawił. No nie no. Spanikowałem i zaczynałem używać Rod of Discord i teleportowałem się w niego, kurczę. Ajajaj, no to z mojej winy. Ta śmierć i tamta to zdecydowanie z mojej winy. Tak głupio to zrobiłem. Kurde, no raz go pokonałem, a teraz nie mogę. No zawsze tak jest. Zawsze. Okej. Let's go. Again. Lunatic Cultist. Dobra, o co on mi tu dał? A, to jest twój petka z Master Mode jakiegoś. O, fajny kurde. Fajny, fajny. Teraz Vortex jest na miejscu tego magicznego, spoko. Biedna pielęgniarka i ten Arms Dealer będą tam cały czas umierać. Nieważne jaki to pilar by był, to i tak umrą. Nie wiem, czy tego Stardust Dragona nie zrobić sobie czasem na Moonlorda po prostu. Naprawdę się zastanawiam mocno nad tym. No ale kurde. Teraz Prisma jest o wiele silniejsza. Stardust Dragon ma większy zasięg, mogę go bić tam dalej trochę. O. Ale nie. Najwyżej sobie poginiemy, jeszcze już teraz. Trudno. Mogę próbować w nieskończoność. Teraz, a ja kompletnie zapomniałem, o Boże, o tym akcesorium. Zamarznięta tarcza przecież. No właśnie, chociaż dużo mi to nie pomoże pewnie w starciu z Moonlordem akurat. No ale niech będzie. Zawsze coś. Znowu. O Jezus.
Ajajaj. Ajajaj, ile jeszcze trzeba cierpieć? Dobra. Solar Pillar. Trzecia seria już tego, Boże. Masakra. Dobrze, że Solar Pillar chociaż jest cały czas w tym samym miejscu. No i to jest spoko. To mi się podoba. Dobra, i weź tam wyjść teraz. Okej. Nie! Jezus, no nie. Kurde, no nie mogę po prostu z tego Moonlorda. Ajajaj. Nie mogę końcówki w ogóle pokonać. Nie wiem, co tam zrobić dokładnie. A, nie wiem, jak ja go wtedy pokonałem. Muszę częściej po prostu chyba na Hama w niego wchodzić. Tam przy sercu, tak mi się wydaje. I powinno być git. Zobaczymy. Tylko, że mikstury mi się kończą już wszystkie. Okej. Już widzę, że to się źle skończy. O Boże. I to bardzo źle. To się skończy wręcz tragicznie. A, no nie mogę po prostu z tym Moonlordem. Męczy mnie już to. Naprawdę mnie męczy już ta gra. Przeciwko temu gościowi. Męczy mnie to po prostu. Jak to się kurde stało, że ja go wtedy pokonałem, to nie mam pojęcia. Jak to się stało? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ile tu nagrobków leży? Mnóstwo już pewnie. Kurde, no nie słyszałem jego lasera. Aj tam. Nie no. Po prostu to jest nieprawdopodobne, no. No pod sam koniec. Nie wiem, jak ja go wtedy pokonałem za tym drugim razem. On mnie pokonał ile razy? Już z 10? Ja już, wiecie co, nie liczę tych zabójstw, pierdzielę to. Po tym, jak go pokonałem raz, to już nie liczę tego. Pierdzielę, mam dosyć. Nie będę już tego liczył. Nie wiem, ile tam jest, bo teraz to mnie nie obchodzi. Jak ja już... Jak były napisy końcowe, to już pokonałem Terraria. Wiecie co? Daruję sobie, mam tego dosyć. Moonlord cheatuje. Nie chce mi się, nie mam siły. Po prostu, kurde, nie mogę, no. Ja sobie kończę odcinek teraz. Teoretycznie pokonaliśmy Terraria. I teoretycznie mógłbym zakończyć tą serię, ale czy będę ją kończył, nie jestem pewien. Będę jeszcze próbował samemu to robić na 100%, bo chcę zdobyć jeszcze parę rzeczy. No i kilka rzeczy będę na pewno nagrywał na 100%, a na razie daję sobie spokój, bo ten Moonlord, kurczę, to jest masakra. Ciężko to zrobić. Bo on taki damage zadaje, że to jest nieprawdopodobne. Może akcesoria sobie zmienię, ten talizman, może 45 sekund potki, może to jest rozwiązanie, a jak na razie ja sobie daję spokój. Terrarię na Master Modzie pokonałem, pokonałem, więc na razie mam dosyć. I jeszcze będę nagrywał, tak jak mówiłem, z Terrarii, pojawią się odcinki, może jeden, dwa, nie wiem, bo jeszcze parę rzeczy chciałbym tu zrobić. Ale muszę się zająć w końcu innymi seriami, kurczę. Też mi się trochę nie chce na tym YouTubie nagrywać, szczerze mówiąc. Naprawdę, jeżeli mam być szczery. No ale jak na razie to by było na tyle i zobaczymy, co będzie później. Jak na razie z wami żegnam. Siema!